Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzisiaj spotkanie, które nie jest zaplanowane, ale uważam, że zadaliście mi tak dużo pytań w ostatnim czasie, że nadszedł czas, aby zebrać to wszystko w jednym. Będziemy dzisiaj poruszać wiele tematów, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Pierwsze pytania dotyczą magicznej oazy. Jak wygląda w tym momencie sytuacja w magicznej oazie, czyli w tym miejscu, w którym jestem teraz i spotykam się z Tobą? I co możecie jeszcze zrobić, jak możecie wpłynąć, aby mi pomóc w odnowieniu jej i regeneracji? Dla tych osób z Was, które nie wiedzą, w roku 2023 w październiku miał miejsce ogromny pożar tutaj na wyspie Maderze, który strawił połowę tej wyspy. I oczywiście dotknął również naszej magicznej oazy, którą tworzyliśmy przez 14 lat. Od zera. I te osoby z Was, które znają mnie dłużej, wiedzą, jak to wyglądało krok po kroku. Założenie całego systemu stawów, posadzenie drzew, posadzenie różnych roślin, pielęgnacja tego, że na początku nie mieliśmy wody, wody trzeba było dowozić, trzeba było podlewać i tak dalej. W tym momencie, gdy byliśmy sami w czasie pożaru, bo straż pożarna nie przyszła nam z pomocą, nikt nam nie przyszedł z pomocą praktycznie, oprócz naszych sąsiadów, którzy również byli zagrożeni i pomagaliśmy sobie wzajemnie, to nie było szans, aby uratować cały teren magicznej oazy, ponieważ nie było takiej możliwości. Oaza jest za duża, żeby jednocześnie walczyć w 10 miejscach naraz, a w momencie, gdy przyszła ta główna fala ognia, to było po prostu jak ogień spadający z nieba, który zapalał się w dziesiątkach miejsc jednocześnie. Mimo tego udało nam się uratować centrum magicznej oazy i w odpowiedzi na Wasze pytania. W tym momencie zakończyliśmy większość prac, które dotyczą wysiewania, odnawiania, przygotowania terenów, podsadzenie drzew. Jeszcze sadzimy drzewa do końca marca, bo później już zaczyna się pora sucha, więc nie będzie takiej możliwości. I na ten rok zaplanowaliśmy bardzo dużą inwestycję, a mianowicie stworzenie całego systemu przeciwpożarowego. Ale nie takiego systemu, jak mieliśmy wcześniej, który się opierał na tańszych rozwiązaniach, czyli spryskiwacze, węże, rury, połączenia plastikowe, takie jak się w większości używa, tylko w tym roku chcemy stworzyć cały ten system oparty na metalu, ponieważ nasze plastikowe, wszystkie systemy nawadniające poszły z dymem. Więc jest to dosyć duży wydatek, bo wszystkie te rury stalowe czy spryskiwacze miedziane i tak dalej, no to nie jest tani wydatek. Dlatego to zaplanowaliśmy na ten rok. Również zakup dużej pompy, takiej pompy przeciwpożarowej, której normalnie używa straż pożarna. Bo wiemy, że co roku, gdy jest pożar, gdy musimy walczyć o magiczną oazę, to nie ma tutaj żadnej pomocy od straży pożarnej. Żadnej. Ponieważ jesteśmy jak gdyby poza tym miejscem, gdzie są duże skupiska domów, no i tutaj to już nikogo nie interesuje. Ja wiem, że można tutaj tłumaczyć strażaków, dobrze, tutaj inne rzeczy musimy walczyć, o inne rzeczy możemy walczyć. W tym pożarze, w tym roku widzieliśmy, że była akcja kompletnie nieskoordynowana i gdyby straż pożarna działała pod mądrym kierownictwem, to ten pożar nie strawiłby połowy wyspy. Ale to była akcja, jak to można nazwać, wolna Amerykanka, po prostu straż pożarna jeździła tam i z powrotem, niszcząc jeszcze wszystkie te rzeczy, które prywatni ludzie próbowali ugasić. Dobrze, zostawiam to bez komentarza. Wiemy, że jest to globalny cel tutaj pewnych elit, aby na tej ziemi wyglądało tak, a nie inaczej. Idziemy dalej. Czyli te prace związane z magiczną oazą, teraz jeszcze będziemy kontynuować w marcu. Ostateczne sadzenie drzew, widać po moich dłoniach, że jesteśmy w trakcie, jak zwykle w tej porze, w porze deszczowej. I takie może jeszcze ważne informacje, że duża część
tych spalonych obszarów, szczególnie dużych drzew, odradza się od korzenia. No naturalnie, to nie są już te duże drzewa, bo zanim to znowu urośnie, to znowu będzie musiało minąć 14 lat, ale jest to dobre i pozytywne, że jednak te roślinki częściowo przeżyły, ale tylko niestety częściowo. Idziemy dalej. Moje główne zadania na ten rok to jest praca nad onosemina.org, czyli nad naszym stowarzyszeniem, którego głównym celem jest ochrona lasów, sadzenie nowych lasów na terenach zniszczonych przez człowieka w jakiejkolwiek formie. I na to stowarzyszenie w tym roku idzie cały mój fokus, czyli kompletna główna energia, mój główny fokus idzie na nasze stowarzyszenie. Dlaczego? Ponieważ nie mogę już dłużej patrzeć na to, co dzieje się tutaj na Ziemi. W przeciągu ostatnich 2 lat nasza piękna wyspa Madera stała się boomem budowlanym. Po prostu betonowe klocki są stawiane jedne na drugich, po to, żeby stały przez cały rok puste, żeby właściciel takiego betonowego klocka mógł sobie tutaj przyjechać na urlop na tydzień lub 2 tygodnie w miesiącach letnich. Czy to jest normalne? Nie, to nie jest normalne, a to jest tylko malutki przykład tego, co dzieje się na Wyspach Kanaryjskich, co dzieje się w Hiszpanii i w innych miejscach. Uważam, że tutaj musimy coś zrobić. My nie możemy tego tak zostawić. Tym bardziej, że widzimy, jak pewne elity wpływają na naszą ziemię i są wycinane przepiękne lasy, parki narodowe. Co się stało z naszym polskim parkiem w Białowieży? Co się stało? I czy ktoś zareagował? Jaka ilość ludzi zareagowała? A jaka ilość siedziała i ktoś to zrobi za mnie? I dlatego w tym roku będę Was często wzywać w różnych formach do tego, aby wspierać onosemina.org, żebyśmy razem mogli sadzić drzewa, tworzyć kolejne oazy, tworzyć kolejne miejsca wyrwane spod tego chorego systemu zniszczenia. Bo każdy z nas ma taki, za przeproszeniem, zasrany obowiązek względem naszej Matki Ziemi. Bo każdy z nas używa papier, każdy z nas kupuje ubrania, każdy z nas korzysta w jakikolwiek sposób z konsumpcji i wygodnego życia. Więc każdy z nas powinien przynajmniej malutką cząsteczkę swoich dochodów przeznaczać na sadzenie drzew i ochronę lasów, które nam jeszcze zostały. I tutaj nie ma wymówki: Pani Mario, ale ja tu mam za małe dochody. Z tych małych dochodów jakaś mała część powinna iść na dobry cel. Bo to jesteśmy wszyscy winni naszej ziemi. Wszyscy. Idziemy dalej. Kolejne pytania dotyczą ceremonii ze mną. Ceremonie w tym momencie są zakończone. Jest to przepiękny zbiór ponad 200-300 godzin wykładów w uroczystej formie. Wszystkie ceremonie znajdziesz na mojej stronie bukardimaria.com. Jest to cały zbiór Biblioteka Kluczy do Szczęścia. Każda ceremonia jest na inny temat. Każda daje Ci dokładne wskazówki, co robić w każdej dziedzinie Twojego życia. I miłości, i finansów, i zdrowia, i rozwoju duchowego, i wszystkiego, co jest dla Ciebie ważne. Te ceremonie stworzyłam dla Was, aby pomóc Wam w rozwoju świadomości. Każda jest konkretnie, omawia dany temat, każda daje Ci konkretne metody, konkretne wskazówki i każda pomaga Ci w lepszym zrozumieniu siebie, tego świata i wszechświata. Czyli wszystkie ceremonie są nadal aktualne, mimo tego, że nie ma nowych, to te wszystkie tak zwane stare będą aktualne jeszcze przez kolejne 200-300 lat, ponieważ te wskazówki i te przesłania są uniwersalne i każdy, niezależnie od tego, na którym poziomie rozwoju duchowego, rozwoju osobistego stoi w tym momencie, może z nich korzystać i rozwijać się dalej. Ponieważ ta osoba, która jest na samym początku, ona dostrzeże
tylko pewne niuanse. Ta, która jest wyżej, dostrzeże więcej, a ta, która jest jeszcze wyżej, zrozumie jeszcze głębiej. Te ceremonie są tak stworzone, że można je dopasować do różnych etapów. I dzisiaj zrozumiesz coś inaczej, za 2 lata z inną świadomością wrócisz do którejś ceremonii i powiesz: wow, jakie to jest niesamowite, teraz widzę więcej, teraz rozumiem więcej. Te osoby z Was, które lubią mnie słuchać i lubią zadawać pytania, wiedzą, że od pewnego czasu na tej samej stronie bukardimaria.com jest mentoring ze mną. W mentoringu ze mną, który ma formę głównie podcastów, czyli MP3 do słuchania. Można sobie je pobrać, można sobie słuchać w autobusie, w samochodzie, gdziekolwiek jesteś. Wszystkie mentoringi są odpowiedzią na Wasze pytania, czyli poruszam tam praktycznie wszystko. Od ataków energetycznych, związków karmicznych, drugiej połowy, bliźniaczych płomieni, bratnich dusz, no praktycznie tysiące różnych tematów. Mentoringi pojawiają się co jakiś czas, nie ma takiej określonej daty, że co środę, albo co czwartek, albo co piątek. Kiedy mam ochotę, aby opowiedzieć coś, odpowiedzieć na dane pytania, wtedy pojawia się nowy mentoring. Zawsze na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce nowości, tam są wszystkie nowe tematy. Na tej samej stronie są dostępne dla Ciebie również wyrocznie online, czyli wyrocznie, które specjalnie przygotowałam dla tych wszystkich osób z Was, które potrzebują pomocy w sprawach finansowych, w sprawach miłosnych jako osoby samotne albo osoby w związkach i dla osób z Was, które czują, że ktoś im źle życzy. Są wyrocznie, które dotyczą spraw finansowych, miłosnych oraz takich ogólnych energii wokół nas. bukardimaria.com, zakładka sklep, zakładka wyrocznie. Wyrocznia nie tylko powie Ci, co dokładnie teraz dzieje się w Twoim związku, w Twoich finansach czy w Twoim życiu, ale u dołu masz od razu radę, który rytuał u mnie albo która praca u mnie będzie Ci w tym momencie potrzebna. I wtedy naciskasz sobie ten link, przechodzisz do mojego sklepu mariabukardi.com i tam jest opisany konkretny rytuał. Idziemy dalej. Na tej samej stronie są wszystkie moje nowe e-booki, a jest ich całe mnóstwo. Nie tylko Nowa Magia, Magia 2024 w tej zielonej okładce, z całym mnóstwem nowych przesłań, opracowana, zmieniona, praktycznie wszystko, co musisz wiedzieć na temat zapachów, siły kamieni szlachetnych, kolorów, czyli barw, magia barw, no wszystko, co każdy z nas powinien wiedzieć. Podstawowa wiedza i w takiej formie, która jest bardzo, bardzo pomocna w takim codziennym życiu, czyli taki zwykły podręcznik do pracy samodzielnej. Jest mnóstwo nowych e-booków, które dotyczą pochodzenia z gwiazd. Co to oznacza? Niektórzy z nas, którzy mają tak zwaną starą duszę, dzieci tęczowe, dzieci indygo, dzieci kryształowe, my pochodzimy z innych gwiazd. Inkarnujemy teraz na Ziemi w tym momencie, aby spełnić swoją misję, swoje powołanie i dokonać pewnej zmiany tutaj na Ziemi, dokładnie teraz w momencie apokalipsy. I każdy z tych nasionek gwiezdnych jest omówiony w osobnym mini e-booku ze wszystkimi wskazówkami, czyli na jakie problemy możesz natrafić, będąc na Ziemi, jakie wyzwania, jaką masz misję, jakie masz powołanie, jakie zadania, jakie cele do wykonania. Oczywiście można przeczytać wszystkie e-booki, bo pomoże Ci to bardzo zrozumieć ludzi, z którymi jesteś w kontakcie. Bo może spotykasz kogoś, kto wydaje się dla Ciebie bratnią duszą i różne rzeczy, które mówi ta osoba, są Ci tak bliskie i gdy znasz treści tych e-booków, to wiesz, wow,
Ta osoba na pewno pochodzi z Plejad. Ta osoba na pewno pochodzi z Oriona, ta pochodzi z Andromedy, bo ma dokładnie te upodobania, ma te słabości, ma te wady i wtedy, rozumiejąc tę osobę, po pierwsze możesz jej dużo lepiej pomóc, doradzić, albo możesz również wspólnie zrealizować coś w jakimś wspólnym projekcie. Idziemy dalej. Zadajecie mi tyle pytań, że ja po prostu już czasami nie wiem, jak to ogarnąć, żeby przekazać Wam wszystkie informacje. I cała masa tych pytań dotyczy konkretnych osób, które mi wysyłacie z mediów społecznościowych, z YouTube'a, Instagramu i tak dalej, i pytacie mnie o opinię względem tej osoby. Po pierwsze, nie wypowiadam się na temat żadnych ludzi, ani pozytywnie, ani negatywnie, ponieważ to nie jest moja bajka, to nie jest moja misja, to nie jest moje powołanie, to nie ma ze mną nic wspólnego. Ale jedno mogę Wam powiedzieć. Uważajcie. Uważajcie, bo tych pięknych i pozytywnych osób jest bardzo, bardzo mało. Większość jest z tych, które służą energii mroku. I czasami słuchacie tak, czasami z takim ogromnym zaufaniem, bo ktoś powiedział, że jest medytacja anielska, medytacja otwierająca czakry, medytacja coś tam, słuchacie tego z pełnym zaufaniem i wchodzicie w bagno. I sobie tak robicie takie problemy, że naprawdę nie wiem, po co Wam to jest potrzebne. Po co takie doświadczenia negatywne są Wam potrzebne? No oczywiście, żeby wzrastać, ale dlaczego sobie utrudniać życie? Jeżeli chcecie pomedytować, to wyjdźcie do natury, posłuchajcie sobie śpiewu ptaków, posłuchajcie sobie szmeru liści. To jest najpiękniejsza medytacja, a nie jakaś medytacja prowadzona, gdzie naprawdę nie wiecie, jaki ta osoba ma cel. I większość tych medytacji, ja nie mówię, że wszystkie, ale większość tych medytacji otwiera Was na istoty niższych wymiarów, pobiera Wam Waszą energię życiową, przypina Wam różne rzeczy, a Wy potem się dziwicie, że w Waszym życiu jest Wam trudniej niż wcześniej i tak się rozwijacie duchowo, że spadacie w dół. Bądźcie uważni. Bardzo, bardzo Was proszę. Bądźcie ostrożni i uważni. Czasami 10 razy lepiej dmuchać na zimne, niż sobie narobić problemów i kłopotów. I pamiętajcie, czym jakaś medytacja, czym jakiś film ma większą ilość wyświetleń, szczególnie na serwisie YouTube, to znaczy, że jest promowany. Jeżeli coś jest promowane przez Matrixa, to warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Idziemy dalej. Kolejne pytania dotyczą rytuałów u mnie, przepowiedni u mnie. Rytuały u mnie. Wszystkie rytuały znajdziesz na mojej stronie mariabucardi.pl. Tam masz różne zakładki. Masz rytuały bardzo trudne, które trwają po 30 dni, ale gdzie ta energia jest niesamowicie skoncentrowana, czy rytuały finansowe, czy ochronne, czy oczyszczające, ale masz również rytuały, które są lżejsze, które trwają 7 godzin, które trwają 2 dni, które trwają 3 dni i tutaj musisz wiedzieć o tym, że ta energia nie jest aż tak bardzo skoncentrowana, jak w rytuale na przykład 30-dniowym i tutaj efekt może być troszeczkę słaby, może być troszeczkę dłuższy, czyli dłużej możemy czekać na ten efekt. To jest całkiem normalne i naturalne. No wiadomo, że jeżeli wypijemy skoncentrowany jakiś płyn, no to on działa szybciej, a jeżeli wypijemy taki pomieszany z wodą, no to działa wolniej. Ale dla każdego z Was, każdy z Was może skorzystać z mojej pomocy. Jeżeli nie stać Was na taki porządny rytuał 30-dniowy, to macie rytuały 7-godzinne, które może warto powtórzyć na przykład za miesiąc, żeby ten efekt był silniejszy, mocniejszy, albo cierpliwie czekać na efekt. Czyli na mojej stronie mariabucardi.pl w zakładce rytuały świec intencyjnych, rytuały w nagłej potrzebie, masz te rytuały prostsze, 7-godzinne, rytuały dwudniowe, jednodniowe, natomiast w zakładce rytuały masz te rytuały skoncentrowane, na przykład 30-dniowe. Talizmany. Talizmany, a kamienie mocy. Tutaj jest taka ilość
pytań, która tego dotyczy. Talizman u mnie to nie jest kamyczek z jakiejś giełdy minerałów. Żeby to było jasne. To nie jest w ogóle żaden kamień. To jest talizman. Co to oznacza? Jeżeli kupujesz u mnie konkretny talizman, to on jest połączony z Tobą, z Twoją osobą, albo tą osobą, dla której go kupujesz, połączony z aurą, idealnie dopasowany do Twojej listy życzeń, marzeń i pragnień. I ten talizman działa do tego momentu, aż to życzenie, pragnienie się spełni, albo przez całe życie. Jeżeli to jest na przykład talizman finansowy, będzie przyciągał finanse przez całe Twoje życie, jeżeli będziesz go systematycznie oczyszczać według moich wskazówek. Czyli jeszcze raz, to nie są jakieś kamienie szlachetne, tylko to są kamienie szlachetne w formie talizmanu. Nie wolno tych talizmanów dawać komuś, czyli jest on zaprogramowany dla Ciebie, no to nie można go dać siostrze czy bratu. Jeżeli chcesz talizman dla siostry albo dla brata, to trzeba dla tej osoby zamówić. Kolejna rzecz. Jeżeli ktoś dotknie Twojego talizmanu, no to może być tak, że zanieczyści go swoją energią. Więc zadbaj o to, że to nie jest jakiś wisioreczek, który sobie nosisz i może go nosić również koleżanka, tylko jest to talizman, Twój talizman, którego nikt nie może dotykać, z wyjątkiem może Twoich dzieci. Idziemy dalej, bo mamy mnóstwo rzeczy. Wiele pytań dotyczy inwestycji. Wiecie, że w moim życiu jestem osobą, która no już ma swoje lata, jakby na to nie patrzeć. Czyli przez różne sytuacje życiowe przechodziłam i również budowałam moje bogactwo i obfitość, moje życie w odpowiedni sposób. I dlatego pytacie mnie bardzo często o to, w co inwestować, jak inwestować, czy tych treści słuchać, czy tych treści słuchać. Najwięcej pytań dotyczy kryptowalut i najwięcej pytań dotyczy akcji, czyli inwestowania na giełdzie i ewentualnie inwestowania w kursy walut obcych. Zaczynajmy od tego. To nie jest moja droga i nie jest moje powołanie, żeby doradzać Wam finansowo. Dlatego trzeba to wziąć pod uwagę, że to nie jest jak gdyby moja branża, mojego działania. Ale jedno mogę Wam powiedzieć. Wszystkie takie osóbki, które sobie wynajmują Ferrari na 10 minut w Dubaju, żeby sobie zrobić jakieś fotki i potem tworzyć taki image, że one to wszystko wiedzą na temat kryptowalut, na temat akcji, na temat tego, tamtego. No, nie bądźcie naiwni. Nie bądźcie naiwni, że ktoś tam się sfotografuje z torebką Chanel albo z jakimś, nie wiem, wieżowcu w Dubaju. Nie bądźcie naiwni. Potem się okazuje, że w tym jednym mieszkanku w Dubaju mieszkają 20 osób. I to Ferrari było wynajęte na 10 minut, gdzie w ciągu 10 minut 10 osób przez minutę zrobiło sobie w nim zdjęcie. Nie bądźcie naiwni. Inwestycje w kryptowaluty, inwestycje na giełdzie, inwestycje finansowe to nie jest jakieś takie tralala, że sobie dorobię w wolnym czasie. To jest praca na pełen etat. Jeżeli chcesz się w tym realizować i chcesz bazować na moim doświadczeniu, to mogę Ci powiedzieć jedno. Ja mam mnóstwo znajomych, którzy są milionerami w tych właśnie dziedzinach, ale ich dzień to jest minimum 10 godzin pracy. I mimo tego, że może jeżdżą najnowszym, najfajniejszym samochodem, mieszkają na swoim własnym jachcie i tak dalej, to oni tego nie robią przez godzinę dziennie. Oni to robią na pełen etat. To jest ich praca. I oni to robią samodzielnie, a nie dają komuś pieniądze, żeby ktoś za nich coś zainwestował. No tralala. No nie wierzmy w takie rzeczy. Więc, jeżeli mogę Ci doradzić, naturalnie może to być zawód jak każdy inny, ale zawód na pełen etat. Nie wierz w takie bajki, że ktoś to zrobi za Ciebie i nie wierz w takie bajki, że coś Ci z nieba spadnie. Bo z nieba może Ci tylko to spaść, co zamówione i za co zapłacone. To Ci spadnie z nieba. Czyli
Manifestacje naturalnie, afirmacje naturalnie, ale z tym również idą działania. Od samego manifestowania, afirmowania nic ci z nieba nie spadnie, bo ty musisz za to zapłacić, czyli ty musisz zainwestować swoją energię na zasadzie wymiany. Mam nadzieję, że to jest jasne. Idziemy dalej. Bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie teraz są możliwości oparte na sztucznej inteligencji. Możliwości, aby niszczyć imidż, wizerunek innych osób. Wiele osób z Was wie, jakie tam różne dziwne rzeczy są pisane na forach internetowych na mój temat. Ja się już dzisiaj z tego śmieję, bo zaczęło się od tego, że jeden z moich byłych chłopaków poczuł się tak bardzo urażony, że go zostawiłam, że zaczął te rzeczy wszystkie wypisywać, a potem już inna konkurencja, inne różne zazdrosne osoby, hejterzy się tam do tego dopisywali. Wyście próbowali z tym walczyć, próbowaliście pisać wasze argumenty. Nie ma sensu. Nie ma sensu, bo z takimi ludźmi nie ma sensu dyskutować. I tak samo wiele rzeczy w internecie znajdziecie nie tylko na mój temat, ale znajdziecie na tematy wszystkich ludzi, którzy są osobami publicznymi, a czasami nawet na temat zwykłych, normalnych ludzi. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, co jest prawdą, a co jest iluzją. W dzisiejszych czasach wiele osób z Was boi się sztucznej inteligencji, ja to w pełni rozumiem. Bo jest się czego bać, naturalnie jest się czego bać, ale wy znacie moją zasadę, nie wolno się bać, bo strach was osłabia. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte, patrzeć na to, co się dzieje i wyciągać wnioski. I bardzo proszę, napisz w komentarzach, co ty myślisz na ten temat. W dzisiejszych czasach to jest tak. Jest zrobiona grafika z twoim zdjęciem, z jakimś tekstem, która podszywa się pod twoją osobę, że ty niby coś napisałeś, a to wszystko jest kłamstwo stworzone już nie w Photoshopie, ale przy pomocy sztucznej inteligencji. Nie ma żadnego problemu, żeby zeskanować twarz z filmu, podstawić ten sam głos i ta osoba mówi jakieś rzeczy, których by nigdy nie powiedziała. I teraz zadaj sobie pytanie, co jest prawdą, a co jest iluzją? Tych treści stworzonych przez sztuczną inteligencję, czyli filmów na przykład z moim wizerunkiem, gdzie ja opowiadam jakieś dziwne rzeczy, albo zrzutów ekranu z jakichś niby moich maili, które niby ja napisałam, albo jakichś, nie wiadomo, jakichś dziwnych rzeczy, jest takie mnóstwo i każdy dzisiaj może to stworzyć. Więc zadaj sobie zawsze to pytanie, czy to jest prawda, czy ktoś tutaj robi coś, żeby zaszkodzić wizerunkowi Marii albo jakiejkolwiek innej osoby. Ze wszystkich rzeczy, które widzisz w internecie, bardzo duża część może być fikcją i iluzją. Uważaj na to. I to samo dotyczy tych wszystkich historii, że jakieś starsze panie, ktoś do nich zadzwonił, że wnuczek jest w niebezpieczeństwie i one usłyszały i dały pieniądze na to, żeby tego wnuczka ratować. W dzisiejszych czasach wszystko można zrobić. Można zrobić film z twarzą tej osoby, twojego syna, córki, wnuczka, brata, mamy, siostry, podstawić ich głos, jeżeli publikują ten głos w mediach społecznościowych, a nawet wystarczy do nich zadzwonić jako jakaś obca osoba, nagrać ten głos, nauczyć tego głosu sztuczną inteligencję i sztuczna inteligencja wyprodukuje filmik na zasadzie: mamo, słuchaj, jestem na autostradzie, zepsuł mi się samochód, wyślij mi tutaj pieniądze, słuchaj, na to konto, bo nie mam dostępu do telefonu albo coś w tym sensie. Czyli wszystko dzisiaj może być stworzone. Może ci być wysłany filmik jakiejkolwiek osoby z jej głosem, z jej wyglądem, a ty w to uwierzysz i dasz się nabrać. Jaka moja rada? Ze wszystkimi osobami, które są ci bliskie, ustalić kody. Że jeżeli coś takiego do ciebie przychodzi,
to pytasz tej osoby, która z tobą niby rozmawia przez Skype'a albo niby dzwoni do ciebie o jakieś rzeczy. Słuchaj na przykład, jakie było nazwisko prababci albo jakiekolwiek, które tylko ta osoba może znać. I wtedy się okazuje, że to nie jest ta osoba, że to jest podstawiona twarz, podstawiony głos, a ty myślisz, że to jest ta bliska ci osoba. Więc moje ostrzeżenie. Naturalnie jest się czego bać, ale nie należy się bać, tylko trzeba się odpowiednio do tego przygotować, bo to jest nasza przyszłość. Tego nie jesteśmy w stanie zablokować, tego nie jesteśmy w stanie ominąć. To jest normalnością i normalnością pozostanie. Czyli przygotuj się na to, że wszystko, co widzisz w mediach społecznościowych, może być kłamstwem. Wszystkie teksty, wszystkie screeny, wszystkie fotki, wszystkie filmy, może być to wszystko zmanipulowane. No i teraz się dopiero zaczyna wyzwanie, co jest prawdą, a co iluzją. Ostrzegałam przed tym już kilka lat temu. Ostrzegałam. Dobrze, czyli nie wysyłamy pieniędzy na jakieś dziwne konta. Jeżeli coś kupujesz w jakimś konkretnym sklepie, to sprawdź w danych teleadresowych, czy jest to ta firma, czy na konto tej firmy pójdą twoje pieniądze. To przecież jest wszystko takie proste. Kolejny temat dotyczy kobiet i mężczyzn, którzy padają ofiarą różnych takich osób, które no po prostu flirtują z wami poprzez media społecznościowe, a potem wyciągają z was pieniądze. No tutaj to nie można tego nazwać oszustwem aż tak w 100%. Dlaczego? No bo te osoby zazwyczaj wchodzą w jakąś interakcję z wami, czyli dają wam też coś w zamian. Na takiej zasadzie, a jakieś tam nagie fotki, a jakieś tam, nie wiem, rozmówki, a jakieś tam komplementy i tak dalej. Ale tutaj również trzeba uważać, bo to jest w dzisiejszych czasach jest tak łatwo do kogoś napisać, komuś się nagrać, jakieś rzeczy tam opowiadać i no nie wszystkie takie znajomości są naprawdę przyjaźniami i nie wszystkie takie znajomości są naprawdę związkami miłosnymi, więc na to również należy uważać. Kolejne pytania, kolejne odpowiedzi, czy na dzisiaj już wszystko? Myślę, że dzisiaj poruszyłam już bardzo, bardzo dużo tematów i w kolejnym naszym spotkaniu może poruszę kolejne. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania do mnie, jakiekolwiek, poniżej jest miejsce na komentarze. Bardzo proszę, napisz wszystkie te pytania. Ja wszystkie komentarze czytam, na wszystkie reaguję i na wszystkie ważne pytania odpowiadam. A ja zapraszam Cię w tym momencie na moje dwie strony bukardimaria.com, gdzie znajdziesz wszystkie ceremonie, trylogie, nowe rozdziały trylogii, gdzie znajdziesz mentoring, gdzie znajdziesz wszystkie moje e-booki, gdzie znajdziesz wyrocznie oraz na drugą stronę mariabukardi.pl, gdzie znajdziesz wszystkie rytuały u mnie i wszystkie talizmany. A my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.